Dzisiaj dotarła też do nas smutna wiadomość o śmierci wybitnego aktora Pawła Królikowskiego. Jak pan go będzie wspominał? Przede wszystkim, poza tym, że był fachowcem w swojej dziedzinie, że był świetnym aktorem, że był dobrym reżyserem, że był też człowiekiem telewizji, o czym warto wiedzieć, bo on ma mega duże portfolio fajnych dokonań telewizyjnych, to ja go prywatnie zapamiętam jako kogoś z mojej listy, takiej niestety w tym momencie smutnej listy, ludzi, z którymi całe życie mamy serdeczne relacje. Spotykamy się w pracy w różnych sytuacjach, całe życie jednocześnie umawiając się, że musimy się w końcu spotkać prywatnie. I on niestety jest na tej smutnej liście tych, z którymi już się nie uda spotkać prywatnie. A trzeba przyznać, że to bardzo boli, bo on był na przykład jednym z ludzi, którzy gdy przychodzili do nas do pytania na wywiad, to nie zaczynali rozmowy na temat sprawy, z którą przyszli, tylko Paweł robił tak, że najpierw opowiadał ci, gdzie cię widział, co mówiłeś, dlaczego mu się to podobało i jeszcze na koniec, żeby pokazać, jakie to było ważne dla niego, cytował cię z tym, co powiedziałeś. No po prostu niesamowita sprawa. Świetny gość. Bardzo, bardzo mi jest smutno i mam nadzieję, że mu tam będzie dobrze, bo absolutnie w tamtym kierunku zasłużył, żeby trafić. Drodzy kochani, wszyscy ambitni ludzie, chciałam was bardzo, bardzo gorąco zachęcić do obserwowania przeambitni.pl i możecie subskrybować tutaj. Dokładnie tutaj. Tutaj się bardzo dużo dzieje. Różne wywiady, fajne atrakcje i też rozmowy na przykład ze mną. Więc jak macie czas, to oglądajcie i koniecznie tutaj subskrybujcie.